stęskniłem się za Państwem bardzo. Już 7 września powiem, że znowu, kurde, jesteśmy we właściwym gronie. No. Program, no oczywiście, że muzyczny, bo ja się na czym innym tak dobrze nie znam, więc będziemy tam śpiewać, tańczyć, no fajna rozrywka familijna, wydaje mi się, wiesz, że i taka zaskakująca, ponieważ nie można się przygotować do tego programu, ponieważ pytania, które zadaję, są czasami od czapy, ale dotyczące oczywiście muzyki, ale to też dla Ciebie jest program, to nie trzeba, to nie jest kwestia programu Miliard Zrozumie, że trzeba być nie wiadomo jakim erudytą, czy jaką mieć wiedzę, dla każdego z nas. I takich gości też zapraszaliśmy, żeby to starsze pokolenie miało przyjemność i moje dzieci też pewnie, albo ci w moim wieku, jak zobaczą Janka Borusewicza, który, nie będę zdradzał, ale fajnie, spontanicznie nam się udało, że zagram na gitarce coś, pośpiewaliśmy tam. W ogóle bardzo lubię takie spontaniczne akcje, nieukładane, bez promptera, trochę na żywioł, trochę na improwizację i z taką wzajemną radością. Ludzie mnie zaskoczyli też w ogóle, bo zwykle ludzie jak przychodzą do telewizji, to się boją, że jedna kamera, druga, czwarta, szósta, dużo świateł, wow, jeszcze tu jakiś pan coś będzie zadawał pytania, wiesz, a tu w ogóle bardzo zaskakująco pozytywnie, tak, że nie połknęli kija od szczotki, tylko się też weszli w tą konwencję. No i tak w skrócie tyle, no 7 września o 19:00, cieszę się, że to będzie stała też pora, bo się ludzie przyzwyczajają do tego, że zawsze w sobotę o 19:00 będziemy można sobie popatrzeć na fajny program Gra Muzyka i mam nadzieję, że będzie tego więcej, że nie będziemy musieli czekać aż do następnego tygodnia, tylko może się uda to zrobić częściej. Ale oczywiście ja nie jestem właścicielem stacji, wiadomo czym to się rządzi, trzeba zobaczyć jakie są słupki, jaka jest oglądalność i ile ludzi, że tak powiem, wróciło, żeby znaczy do mnie na przykład, tak? Żeby zobaczyć o co chodzi, jak to teraz wygląda i czy warto. Warto. Przepraszam, to nieskromnie zabrzmiało, ale to jest naprawdę fajny program.